Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na trzecim dniu Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Ja nazywam się Adrianna Caus-Polak, jestem rzecznikiem prasowym ministra profesora Przemysława Czarnka. Dotarli do nas pan sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pan Tomasz Rzymkowski. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome you here on the third day of the Copernican Congress. My name is Adrianna Caus-Polak and I'm here in the capacity of the spokesperson of the Minister of Education and Science, Przemysław Czarnek, and we have just been joined also by the Secretary of State, Tomasz Rzymkowski. A także prezydent Torunia, pan Michał Zalewski. As well as Michał Zalewski, the mayor of the city of Toruń. Oraz nasi wspaniali goście z zagranicy, nobliści. And our magnificent guests from abroad, our Nobel Prize laureates. Witam wszystkich zgromadzonych gości, wszystkie delegacje zagraniczne. Przystąpimy teraz do uroczystego podpisania deklaracji toruńskiej. I would like to welcome all the guests who have decided to join us. I would like to welcome all the international delegations and we are now going to approach the signing ceremony of the Toruń Declaration. Jako pierwszego do podpisania zapraszam pana ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czarnka. First, Minister Przemysław Czarnek, Minister of Science and Education. Dziękuję, panie ministrze. Proszę o pozostanie na scenie tutaj. Thank you, minister. Please stay with us on the stage. Czechy reprezentuje wiceminister edukacji, młodzieży i sportu, dr Ondrej Andrys. Czechia, represented by the Secretary of State in the Ministry of Education, Youth and Sports, dr Ondrej Andrys. Dziękuję. Również proszę o pozostanie na scenie. Thank you. Gruzję reprezentuje minister edukacji i nauki, dr Mikhail Chenkeli. Georgia is represented by Mikhail Chenkeli, the Minister of Education and Science. Dziękuję. Proszę o dołączenie do panów ministrów. Please join the ministers. Irak reprezentuje wiceminister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, dr Haidar Abed Dahat. Iraq is represented by dr Haidar Abed Dahat Al-Rubaie, deputy minister of scientific research and education. Dziękuję. Thank you. Maltę reprezentuje konsul honorowy Republiki Malty w Polsce, dr Agnieszka Gloria Kamińska. Malta is herein present in the shape of dr Agnieszka Gloria Kamińska, honorary consul of the Republic of Malta in Poland. Dziękuję. Proszę o pozostanie na scenie. Thank you very much. Please stay with us on the stage. Rwandę reprezentuje ambasador Rwandy w Polsce, profesor Anastas Szyjaka. Rwanda is represented by Professor Anastas Szyjaka, ambassador of Rwanda in Poland. Dziękuję. Thank you. Słowację reprezentuje wiceminister edukacji, nauki, badań i sportu Michal Fedak. I'd like to call upon Michal Fedak, deputy minister in the Slovakian Ministry of Education, Science, Research and Sport. Ukrainę reprezentuje wiceminister edukacji i nauki Oleksij Szkuratow.
I would like to welcome Oleksiy Szkuratow, Deputy Minister of Education and Science of Ukraine. Wielką Brytanię reprezentuje chef d'affaires ambasady brytyjskiej w Warszawie, James Hughes. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is represented by chargé d'affaires of the British Embassy in Warsaw, James Hughes. Teraz jest czas dla Państwa, dla fotoreporterów. A za chwilę zabierze głos pan minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek. Now time is up for you to take the pictures. Afterwards we are going to hear from minister Przemysław Czarnek. Bardzo proszę mikrofon na scenę. Proszę. Pana ministra proszę o podsumowanie. Minister. To conclude. Szanowni Państwo, podczas tych urodzin, 550. urodzin Mikołaja Kopernika tu w Toruniu, mieście wolności, podpisaliśmy deklarację toruńską. Mamy absolutnie świadomość tego, że nie byłaby możliwa teoria heliocentryczna, nie byłaby możliwa rewolucja w nauce, której dokonał Mikołaj Kopernik, gdyby nie fakt, że żył i tworzył w wolnym kraju. Tutaj, w Polsce, miał warunki do tego, żeby odkrywać rzeczywistość i pokazywać ją całemu światu. I tak samo jest dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Polska przez wszystkie te wieki była i pozostaje krajem wolności, również w tym obszarze naukowym. Nie ma możliwości rozwoju naukowego, nie ma możliwości rozwijania nauki na każdej jej płaszczyźnie bez wolności. Dlatego ta deklaracja toruńska jest tak niezwykle ważna, podpisana w obecności naszych wybitnych naukowców, laureatów Nagrody Nobla, którym dziękujemy raz jeszcze za przybycie na te urodziny Kopernika. Nie ma możliwości rozwoju naukowego, nie ma możliwości odkrywania prawdy bez wolności. I o tę wolność tu w Polsce, tak jak dbali nasi przodkowie przez kolejne wieki, dbać będziemy w dalszym ciągu. Pakiet wolności akademickiej, który został przyjęty również 2 lata temu, jest tego dowodem, ale jestem ogromnie szczęśliwy, że są wśród nas przedstawiciele tak wielu krajów i naszych sąsiadów, i krajów z innych kontynentów, i też dokładnie w tym samym aspekcie wypowiadamy się dokładnie tymi samymi słowami. Bardzo Państwu dziękuję. No i jeszcze jedna rzecz. To jesteśmy winni naszym sąsiadom zawsze i będziemy winni przez kolejne wieki. Dziś, proszę Państwa, wolność i kwestia wolności kwestia wolności na świecie decyduje się i przyszłość wolnego świata decyduje się na Ukrainie. Oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę. Wszyscy podziwiamy heroizm Ukraińców i mamy absolutnie przekonanie co do tego, że od zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie brutalnej zależy nasza przyszłość, przyszłość wolnego świata. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom. Dziękuję Państwu bardzo. Ladies and gentlemen, it is during the celebrations of the 550th anniversary of the birth of Nicholas Copernicus that we have come along so numerously here to sign this document, to sign this momentous document, the Toruń Declaration, and we are all perfectly aware of the one sole fact, that is, if it hadn't been for freedom, if it hadn't been for freedom in scientific endeavors, there wouldn't have been something like the heliocentric theory of Nicholas Copernicus, and by the same token, we would not have been speaking about the Copernican
by the Copernican Revolution. This is something that we are also very much striving to discover also today. Freedom is very much important. It is the a quintessential prerequisite of all the scientific endeavors. It is something that can only guarantee the fact that we can develop scientifically. And it is so important here to sign this declaration, also in the presence of our distinguished guests, in the presence of our honorable Nobel Prize laureates. And as said beforehand, it wouldn't have been possible if it hadn't been for freedom. On our end, we are trying to guarantee freedom also by virtue of the package of university freedom that we have adopted. But we are also very much happy and delighted to see all of you here present, our neighbors, but also our friends from other countries of the globe, coming from all sorts of all different continents. But let me bring this speech to a close, accentuating something that we very much owe to our neighbors. And also in this respect, freedom is something of essence. Ukraine is now fighting for freedom. Everyone in the world is watching how heroic Ukrainians are in this pursuit. And I'm more than certain that for them to be victorious in this war is the only condition for us staying free in the future. Thank you. Dziękuję. Dziękuję panom ministrom, naszym wspaniałym gościom. Państwa zapraszam do uczestnictwa w dalszych częściach programu. Dziękujemy. Thank you, ministers. Thank you, our outstanding guests, and we invite you to take part in the forthcoming parts of the program. Thank you.